Cześć, zapraszam Was na nowy makijaż Nude Glam, czyli makijaż, w którym wykorzystuję bardzo neutralne kolory i są to zdecydowanie moje kolory. Kolory, których używam na co dzień i bardzo dobrze się w nich czuję. Jeśli podoba Wam się ten makijaż i chcecie zobaczyć, jak go wykonałam, to zapraszam do oglądania dalej. I makijaż zaczynam od makijażu oczu. I na powieki oraz pod oczy nakładam serum Colistar Nero Sublime. Jest to serum, które bardzo fajnie nawilża i wygładza skórę wokół oczu. Następnie przechodzę jak zwykle do nałożenia bazy i jest to cień w kremie Maybelline Color Tattoo w odcieniu Creme de Nude. I nakładam tutaj pędzelkiem na całą powiekę aż po łuk brwiowy. Jest to baza, która wyrównuje koloryt mojej powieki i sprawia, że cienie trzymają się na swoim miejscu i nie rolują się w załamaniu. I tutaj tę bazę wklepuję zwilżoną gąbeczką Blended. I tą gąbeczką bazę rozcieram aż po brwi, gdyż zaraz przejdę do uzupełniania właśnie moich brwi. I tutaj używam konturówki AMC z Inglota w odcieniu 12. I uzupełniam brew precyzyjnym pędzelkiem. Jest to chiński pędzelek, link do niego znajdziecie na dole w opisie. Następnie brew wyrównuję od spodu korektorem. Chcę, aby ta linia brwi od spodu była naprawdę taka wyraźna, ostra, bo brew dzięki temu wygląda bardzo ładnie i schludnie. Następnie przechodzę do przeczesywania brwi żelem Essence Little Eyebrow Monsters. Jest to żel, który bardzo fajnie utrwala włoski i sprawia, że one trzymają się na swoim miejscu. I przechodzę do makijażu oczu i używam tutaj pięknej paletki ze Sleeka A New Day. I zaczynam od nałożenia bardzo jasnego, beżowego cienia. Jest to cień, który nie do końca jest matowy, jest lekko satynowy, ale na szczęście nie jest to aż tak bardzo widoczne, więc ze spokojem można nałożyć go aż po łuk brwiowy. Następnie przychodzę do już takiego cieplejszego, średniego, matowego brązu i ten brąz nakładam puchatym pędzelkiem. Jest to pędzelek Bidellium Tools o numerku 785. I koncentruję ten cień powyżej mojego załamania. I dalej jeszcze blenduję i rozcieram. Staram się uzyskać jak najlepszą tutaj pigmentację. Chociaż nie ukrywam, że paletka jak dla mnie jest troszkę za słabo napigmentowana. I te cienie naprawdę mogłyby być lepiej napigmentowane. No ale cóż. I teraz przychodzę do takiego kolejnego matowego, średniego, ale już szarego brązu. I ten brąz nakładam już takim mniejszym pędzelkiem Hakuro H77. Już tutaj bliżej koncentrując mojego załamania. Czyli już nie wychodzę tak wysoko powyżej, blisko moich brwi, bo nie chcę przykryć tym szarym brązem mojego ciepłego brązu. I teraz przychodzę do już takiego chłodnego, fioletowego cienia i ten cień aplikuję w zewnętrznym kąciku mojego oka puchatym pędzelkiem, chińskim pędzelkiem i do niego też podlinkuję w opisie. I nie wiem, czy widzieliście moją minę, ale troszkę byłam zdegustowana właśnie pigmentacją i naprawdę staram się pakować ten cień w tym zewnętrznym kąciku, aby otrzymać tutaj trochę tej pigmentacji. Można też tutaj użyć takiego bardziej płaskiego pędzelka i zaaplikować ten cień w tym zewnętrznym kąciku i dopiero później rozetrzeć na krawędziach. Ale ten pędzelek przy innych cieniach dobrze się sprawdza i po prostu tutaj ten cień troszkę nie daje rady. Teraz wracam do dużego puchatego pędzelka z Bidellium Tools i rozcieram powyżej mojego załamania. Następnie przechodzę do najciemniejszego cienia z tej paletki matowego, ciemnego brązu i aplikuję ten cień w zewnętrznym kąciku tym samym pędzlem, którego używałam do aplikacji tego fioletowego cienia i staram się tutaj znowuż o jak najlepszą pigmentację i dokładam tego cienia i blenduję go i staram się pogłębiać ten kolor właśnie w zewnętrznym kąciku, aby ten zewnętrzny kącik był przyciemniony. I znowuż wracam do puchatego pędzelka i jeszcze raz wszystko rozcieram bardzo dokładnie. Następnie przechodzę do nałożenia perłowego, takiego łososiowego cienia z tej paletki i ten cień nakładam na ruchomą powiekę, czyli na tą część, która jest wolna od cieni.
I tutaj również dokładam kilka razy tego cienia na ruchomą powiekę, aby otrzymać jak najlepszą pigmentację i uzyskać jak najfajniejszy błysk. Następnie przechodzę do wykonania kreski i używam Maybelline Eye Studio Lasting Drama w kolorze czarnym, natomiast kreskę wykonuję poza kadrem, bo zupełnie wyszłam z ostrości. Tuszuję rzęsy tuszem Lancôme Hypnose, następnie doklejam sztuczne firmy Ardell Demi Wispies. Następnie przychodzę do makijażu twarzy i zaczynam od jej nawilżenia i tutaj używam ulubionego serum nawilżającego, koncentrat nawilżający dokładnie z Yves Rocher z serii Hydra Vegetal. I podkładu, jakiego tym razem używam, to pupa Like a Doll w odcieniu 030 i mieszam go z mikserem z NYXA w kolorze białym, aby uzyskać jaśniejszy odcień podkładu i dopasować go do mojej skóry. I ten podkład wklepuję gąbeczką Blended. Przez to, że ostatnio jestem bardzo blada, bardzo chętnie korzystam z tego miksera, bo podkłady, jakie u mnie są na półce, są troszkę nieco ciemniejsze. I ten mikser jest naprawdę bardzo fajny, bo faktycznie rozjaśnia te podkłady, nie zmieniając ich konsystencji. I używam tutaj nowego korektora z firmy Belle, jest to Mr. Perfect, dostępny w Biedronce, natomiast tutaj pokazywałam nie ten kolor, który chciałam użyć i są dostępne dwa kolory, taki bardziej żółty 02 i różowy 01. Ten żółty niestety bardzo ciemnieje i naprawdę trzeba na niego uważać, bo ciemnieje do pomarańczki i u mnie sprawdza się najlepiej właśnie ten najjaśniejszy. Jest to korektor, który jest bardzo lekki i bardzo ładnie wygląda na skórze, nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla linii mimicznych absolutnie, natomiast krycie nie jest stuprocentowe, ale jeśli nie macie dość mocno widocznych cieni, to ze spokojem możecie go użyć, będziecie zadowolone. Ja tutaj natomiast pokazuję, że jeszcze prześwitują mi zasinienia we wnętrznych kącikach, więc dokładam troszkę korektora z Catrice w odcieniu porcelanowym 010. I ten korektor rozprowadzam pędzelkiem we wnętrznych kącikach, a nadmiar zbieram gąbeczką Blended. I a propos jeszcze korektora z Belle, kosztuje on, o ile dobrze pamiętam, 8,90, więc jest to naprawdę bardzo przyzwoity produkt za niewielką cenę. I ten korektor dokładam jeszcze na środek czoła i środek brody, aby te miejsca trochę rozjaśnić. Następnie przechodzę do zagruntowania mojego podkładu oraz korektorów. I używam tutaj krzemionki oraz talku, czyli jest to taki własnoręcznie zrobiony puder RCMA. I te półprodukty zakupiłam na kolorówce. I pudruję tutaj centralną część twarzy, omijam boki twarzy, gdyż tutaj będę nakładać kremowe produkty, czyli będę konturować twarz z użyciem kółeczka Skobo. I jest to mój ulubiony produkt do konturowania, który naprawdę jest genialny, bo ma świetne odcienie i używam tutaj takiego chińskiego pędzelka, który świetnie nadaje się właśnie do takiego zadania. Mieszam ze sobą dwa najciemniejsze brązy z tego kółeczka i takimi stemplującymi ruchami rozprowadzam ten kamuflaż pod moją kością policzkową. Naciągam twarz, czyli jakby tak trochę ją wykrzywiam w drugą stronę i wtedy ukazuje się mój delikatny cień pod kością policzkową i ja ten cień tylko pogłębiam właśnie tym kamuflażem i w ten sposób powstaje bardzo fajny kontur. Tak samo zaznaczam czoło oraz skronie. Czoło po to, aby je optycznie skrócić, bo moje czoło jest dosyć wysokie, oraz skronie, aby optycznie schować tę część twarzy, czyli żeby tą twarz troszkę wysmuklić. Tak samo zaznaczam żuchwę, dzięki temu twarz nieco się wydłuży i twarz stanie się szczuplejsza. A także zaznaczam trochę brodę, aby ją troszkę tak wyciągnąć do przodu i myślę, że wyraźnie to widać, jak ta twarz jest taka bardziej wyrysowana i szczuplejsza. Jednakże tym pędzelkiem bardzo delikatnie i subtelnie muskam skórę, tak aby uniknąć ostrych krawędzi.
Następnie przechodzę do nałożenia rozświetlacza i są to krople Lumit Drops z firmy Gosh. I te krople nakładam delikatnie gąbeczką zwilżoną na szczyt kości policzkowych. I tutaj obawiałam się o nadmiar, więc ten nadmiar rozprowadziłam po drugiej stronie mojej kości policzkowej i te krople wklepuję bardzo delikatnie, subtelnie, stemplującymi ruchami, tak aby nie uszkodzić sobie podkładu i nie zrobić dziury, aby też i też po to, aby nie zważyć sobie tego podkładu. I tym rozświetlaczem pokrywam nie tylko szczyt kości policzkowej, ale również też delikatnie skronie, grzbiet nosa oraz łuk kupidyna, czyli miejsca, które zwykle rozświetlam. Następnie wracam do pudru, czyli krzemionki i talku oraz utrwalam mój kontur, który wykonałam kamuflażem z Kobo. Następnie przechodzę do nałożenia suchego rozświetlacza Mary Luminizer po to, aby wzmocnić efekt błysku, czyli nakładam na te miejsca, na które nakładałam wcześniej mokry rozświetlacz z Gosha. Następnie przechodzę do nałożenia różu i jest to róż z paletki Kobo Face Strobing Palette. Jest to przepiękny, rozświetlający róż, który zawiera w sobie ciepłe, złote drobinki i bardzo przypomina kultowy róż z Narsa. I jest to róż, który bardzo długo utrzymuje się na skórze i naprawdę jestem bardzo z niego zadowolona i ostatnio bardzo często z niego korzystam. I przechodzę jeszcze do dolnej powieki moich oczu i tutaj używam matowego, średniego, ciepłego brązu i zaznaczam dolną powiekę takim bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Następnie ten cień rozblendowuję takim szarym, matowym brązem i używam do tego celu pędzelka z Inglota o numerku 10S. Jest to mój ulubiony pędzelek, który bardzo często używam właśnie do rozblendowywania dolnej powieki. I wewnętrzne kąciki zaznaczam takim jasnym, bardzo jasnym, perłowym cieniem. Następnie przechodzę do zaznaczenia linii wodnej jasno-beżową kredką i kredki, jakiej tutaj używam, to Kryolan Kajal w odcieniu beżowym. Jest to bardzo trwała kredka i bardzo ją lubię. Następnie usta. Na usta używam takiego duetu i jest to moja ulubiona konturówka Myslin w odcieniu brązowym numerek 142. I pomadka matowa NYX z serii Lip Lingerie i jest to odcień 07. I najpierw obrysowuję starannie usta właśnie konturówką, czyli staram się je troszkę wypełnić i wychodzę tą konturówką poza kontur moich ust. Jeśli chcecie zobaczyć, jak powiększam swoje usta, w jaki sposób to robię, to odsyłam Was do filmiku, który zamieściłam na kanale jakiś czas temu i podlinkuję Wam tutaj powyżej. Po nałożeniu pomadki kontury rozblendowałam jeszcze konturówką, a na końcu wytuszowałam jeszcze dolne rzęsy, o których zapomniałam. I tak prezentuje się skończony makijaż. Jest to bardzo delikatny, subtelny makijaż na co dzień. Ja sama bardzo często tego typu makijaż wykonuję. Jeśli ten film Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam Was do kciukowania. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!